Mamy w Polsce wielką grupę agentów i sojuszników Rosji, którzy udają wrogów Rosji. Jednak w Polsce jest polityczna agentura Putina i że PiS jest bardzo ważną częścią tej agentury. Tomasz Szmyt, tak, miał kontakty z kibolami Legii. To jest bardzo ciekawa rzecz, ale jeszcze ciekawsze jest to, co on robił w mediach społecznościowych już w 2017 roku. Prowadził interakcje z ludźmi i profilami internetowymi, które już wtedy były jawnymi zwolennikami Putina. Szmyt był po prostu rosyjskim łącznikiem PiS. Oni się musieli do tej ucieczki przygotowywać miesiącami. PiS zrobił wszystko, żeby zniszczyć nasz kontrwywiad. Państwa gościem dziennikarz, autor książek, pan redaktor Tomasz Piątek. Po prostu dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ma pan taką gorzką, ale satysfakcję, że teraz na jaw zaczynają wychodzić rzeczy, o których pisał pan już lata temu i że dziś znaczna część opinii publicznej jest bardzo zainteresowana kwestią tego, jak szeroko w Polsce działają wywiady i białoruski, i rosyjski, choć właściwie chyba powinniśmy mówić o jednym, prawda, bo to się ze sobą łączy. Tak, Białoruś już nie ma nawet cienia żadnej autonomii, jest po prostu przybudówką Rosji, co najmniej od 2020 roku, chociaż właściwie to już i wcześniej Łukaszenko robił czasem takie miny, udawał, że jest trochę niezależny, ale to też już wcześniej była fikcja. Satysfakcja. No ja się cieszę, że Polacy otwierają oczy. I wiem, że budzą się Polacy w tej chwili w nowym świecie, który dla mnie nie jest nowy, no bo ja już od 8 lat co najmniej się tym zajmuję. W trudnym świecie. Otóż to. I rodzi się pokusa, żeby znowu te oczy zamknąć. Przez długie lata łudziliśmy się, że już jesteśmy bezpieczni, bo weszliśmy do Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO i przyzwyczailiśmy się do tego, żeby odganiać od siebie wszelkie niepokojące myśli. I to było też o tyle łatwe, że mieliśmy w Polsce, mamy w Polsce wielką grupę agentów i sojuszników Rosji, którzy udają wrogów Rosji i odgrywali ją tę rolę nieraz w sposób karykaturalny, prawda? Oni przez całe lata biegali i krzyczeli o agentach i spiskach nie tylko po to, żeby oddalić podejrzenia od siebie, ale także po to, żeby obrzydzić nam ten temat. I w momencie, w którym my przyjmujemy do wiadomości, że jednak w Polsce jest polityczna agentura Putina i że PiS jest bardzo ważną częścią tej agentury, przyjmujemy to do wiadomości i to jest dla nas trudne, to potem to na tym się nie kończy. Zaraz się pojawia na przykład seria groźnych pożarów. A wiemy od ministrów, od szefa BN, tak, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wiele wskazuje na to, bardzo wiele, że to jest efekt znowu działania Rosji. I my na pewno sobie wielu z nas sobie zadaje pytanie, czy ten koszmar się nie skończy, co jeszcze nas czeka. I czy nie będzie to eskalować, bo od pożarów się zaczyna, prawda? Tak, a potem może być jeszcze gorzej, bo Rosja nie ma skrupułów. I pojawia się pokusa, żeby wrócić do poprzedniego myślenia, żeby sobie tłumaczyć te pożary, a nie, to może właściciel hali ją podpalił, bo chciał dostać ubezpieczenie, składowiska czasem palą się same i tak dalej, dochodzi do samozapłonu, albo nieuczciwi ludzie podpalają i nie trzeba do tego żadnych Rosjan. Wejdę w słowo, panie redaktorze. Nie, ja tylko my się nauczyliśmy, że takie doniesienia brzmiące sensacyjnie są podejrzane, tak myśleliśmy przez lata, a teraz musimy zmienić nasze myślenie. Wręcz przeciwnie, te myśli, które nas uspokajają lub zdają się nas uspokajać, one są podejrzane, niestety. Panie redaktorze, szef BBN, wspomniany przeze mnie, Jacek Siewiera, dzisiaj stwierdził, że w Polsce mamy około ponad 300 pożarów rocznie. I nikt na nie nie zwraca uwagi tak bardzo, jak teraz zwraca się na to uwagę. I że to być może także jest błąd, że właśnie takie poczucie paniki, zagrożenia czy braku stabilności to jest to, co chodzi Rosji. W związku z tym może nie powinniśmy się tak emocjonować tym, co się dzieje przez ostatnich kilka dni. W kontekście pożarów właśnie. Absolutnie nie powinniśmy dać się zastraszyć, bo o to Rosjanom chodzi. Natomiast on sam powiedział, że jest prawdopodobieństwo, że
to robią Rosjanie, że jest podobna seria pożarów w Finlandii. Że to może być robione na bardzo perfidne sposoby, że Rosjanie na przykład rozprzestrzeniają taką zabawę w mediach społecznościowych, wyzwanie, podpal jakiś tam obiekt w swoim otoczeniu, mówią młodym ludziom i oni to wyzwanie podejmują. Aczkolwiek tu trzeba pamiętać, że Rosjanie zawsze starają się działać wielokanałowo. Są też ludzie, których Rosjanie po prostu wynajmują do podpalania. Nasze służby we Wrocławiu już w lutym złapały takiego podpalacza wynajętego przez Ukrainiec, który okazał się na usługach agentury rosyjskiej właśnie. Tak jest. I takich osób, pana zdaniem, także może być u nas więcej? Może być więcej. Widzieliśmy kiboli, których Rosjanie białoruskimi rękami wynajmowali do tego, żeby atakowali przeciwników Putina, żeby ich bili, żeby ich zastraszali. No, antyukraińskie w ogóle hasła też, prawda? I to jest zresztą wątek jeden związany z Tomaszem Szmytem, że on ze środowiskiem kibolskim miał jakieś relacje. Tomasz Szmyt, tak, miał kontakty z kibolami Legii. To jest bardzo ciekawa rzecz, ale jeszcze ciekawsze jest to, co on robił w mediach społecznościowych już w 2017 roku. Szmyt. Tak. Mhm. On jako hejter internetowy prowadził interakcje z ludźmi i profilami internetowymi, które już wtedy były jawnymi zwolennikami Putina i wrogami Stanów Zjednoczonych. On też podawał dalej tweety prezydenta Donalda Trumpa, w których Trump chwalił się, że ma dobre relacje z Putinem. I pisowcy tego zazwyczaj wtedy nie robili. Tacy, powiedzmy sobie, przeciętni pisowcy. Mhm. Oni się starali ukrywać przed swoimi wyborcami, że popierają Trumpa, który jest przyjacielem Putina. Oni wmawiali swoim wyborcom, że Trump powstrzyma Putina, no co jest oczywiście absurdem. A Tomasz Szmyt tego nie robił. Można to powiedzieć, eksponował i wychwalał przyjaźń Trumpa z Putinem, co sugeruje, że on był bliżej Rosji i rosyjskich inspiracji wtedy, już wtedy był bliżej niż przeciętny pisowiec. No to proszę mi wytłumaczyć, choć to poniekąd pytanie retoryczne, więc proszę wybaczyć, ale odpowiedź bardzo mnie interesuje. To był 2017 rok, jak pan mówi. To półtora roku wtedy u władzy było już Prawo i Sprawiedliwość, które to wywindowało pana Tomasza Szmyta na bardzo wysokie stanowiska publiczne. Nawet prokurator krajowy Dariusz Korneluk wczoraj poinformował, że Tomasz Szmyt rozpoznał ponad 1100 spraw, a wiadomo, jakimi sprawami się zajmował. To jak to jest możliwe, że ten człowiek robił taką karierę przez ostatnie lata zarządów Zjednoczonej Prawicy? Dokładnie tak. 2017 rok współpracuje z agentami Putina na Twitterze, bo trudno tych twitterowiczów inaczej nazwać. 2018 rok wychwala przyjaźń Trumpa z Putinem i w tym samym czasie jego główny protektor w Ministerstwie Sprawiedliwości, pisowiec, ziobrowiec właściwie, Łukasz Piebiak, proteguje go na coraz wyższe i bardziej odpowiedzialne stanowiska. Trudno o bardziej jaskrawy dowód na to, że PiS sprzyja Putinowi. Pan Piebiak musiał wiedzieć, co robi pan Szmyt na Twitterze. Szmyt tam działał zakamuflowany jako konto anonimowe, trollujące, ale to Piebiak przecież opiekował się tymi wszystkimi hejterami, którzy z Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy w ten sposób działali na Twitterze. I pan Szmyt tam działał jako anonimowe konto, no, pod skrzydłami pana Piebiaka. Ale panu Piebiakowi najwyraźniej to nie przeszkadzało, bo pan Piebiak sam, i to pod własnym nazwiskiem dla odmiany, w latach 2014-2017 publikował na Facebooku obrzydliwą, antyzachodnią propagandę prosto z Rosji,
co udało mi się udokumentować. W 2017 roku zrobiłem skany tych wpisów Piebiaka, on je później usunął z internetu. Tam było... Panie Piebiak, w internecie nic nie ginie tak na przyszłość. Tak jest, tam były kłamstwa wspieranej przez Kreml organizacji Ordo Iuris o tym, że Zachód chce nas homoseksualizować. Tam były kłamstwa o tym, że niepodległość Ukrainy opiera się na zbrodniarzach, czyli czysta kremlowska propaganda. Tam były opowieści o tym, że Unia Europejska chce nas kontrolować nawet w ubikacji, opatrzone też z takimi właśnie soczystymi zdjęciami, wyrazistymi, można powiedzieć, a choć niezbyt smacznymi. Tam była propaganda antyszczepionkowa, antynaukowa, którą też szerzy Kreml. No, jakby cały repertuar tej kremlowskiej propagandy był u pana Piebiaka. Była też islamofobia, straszenie hordami kolorowymi, które mają nas zalać. Panie redaktorze, czy według pana najwyżsi politycy Prawa i Sprawiedliwości zdawali sobie sprawę z tego, współpracując z Tomaszem Szmytem, że to jest rosyjski agent? Cóż, wczoraj... Czy po prostu tego nie sprawdzali? Wczoraj generał Pytel powiedział, że... no a jak były szef kontrwywiadu generał Pytel coś mówi, to warto posłuchać. Powiedział, że zanalizował tę sytuację i w jego ocenie Szmyt był po prostu rosyjskim łącznikiem PiS. Pozwalali mu jeździć na Białoruś, bo on tam się kontaktował z Rosjanami i wracał z informacjami, instrukcjami lub propozycjami. No ale wiemy o jednej takiej wizycie w czerwcu 2023 roku, ale wiemy też o kilkudziesięciu jego wyjazdach na Ukrainę już po wybuchu wojny. A wiadomo, że tam blisko też Ukrainy. Ale generał Pytel mówi, że sąsiedzi Szmyta wspominają, że częściej jeździł na Białoruś. Jego żona wspomina, że raz pojechał do Rosji, gdzie miał jakieś dziwne przygody, stłuczkę samochodową. No i co? No więc tych wyjazdów w kierunku wschodnim było prawdopodobnie więcej niż... Co znaczy, że był łącznikiem, panie redaktorze? Jeździł, przekazywał informacje od PiS. Czyli PiS o tym wiedział. Znaczy, tak. Jakby on był człowiekiem od zadań specjalnych, jeżeli chodzi o łączność z Kremlem. Tak, tak, tak. A takich łączników prawdopodobnie było... Więcej. On tam jeździł, wracał i pisowców, którzy jeździli na Białoruś, było więcej. Jeździł tam wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, człowiek niezwykle bliski Kaczyńskiemu i afiszował się tam z przedstawicielami reżimu Łukaszenki. Udzielił w 2016 roku udzielił wywiadu reżimowej gazecie, która wciąż się nazywa Sowiecka Białorusja, czyli Sowiecka Białoruś, gdzie wychwalał gdzie chwalił politykę reżimu, gdzie mówił, że Białoruś powinna mieć swój udział w decyzjach podejmowanych w Europie. Jeździł tam Adam Andruszkiewicz, wywodzący się z antyzachodniego ONR-u, z którym był blisko również Tomasz Szmyt. No, wiceminister w końcu, Andruszkiewicz. Tak, stanowisko tak. Wiceministra w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Tak, odpowiadał za kwestie związane z bezpieczeństwem, kwestie informatyczne, internetowe, cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, te sprawy. No, bardzo niebezpieczna nominacja. Takich osób było więcej. I tak jak mówi generał Pytel, no Białorusini byli w Polsce traktowani jako, białoruski reżim był traktowany jako mniej podejrzany, co dawało Rosjanom tutaj dużą swobodę działania, bo mogli przy pomocy Białorusinów bardzo dużo zrobić. No dobrze, panie redaktorze, to teraz zastanówmy się, co dalej, bo właściwie z każdej strony, łącznie z panem Piebiakiem, wymienionym przez pana Cię, przecież pan Piebiak w ubiegłym tygodniu bez cienia żenady powiedział, że według niego w wymiarze sprawiedliwości, a nawet w Sądzie Najwyższym jest jeszcze wielu Szmytów. I co my mamy z tym fantem i z tą informacją zrobić? Najprawdopodobniej, jak to jest stara pisowska taktyka, złodziej woła łapać złodzieja. Szmyt mówi, łapcie tych Szmytów, Piebiak mówi, łapcie tych Szmytów po to, żebyśmy nie zaczęli podejrzewać, że sam Piebiak jest kolejnym Szmytem. Jak się patrzy na jego działalność, to takie podejrzenie bardzo łatwo można powziąć. No i koniecznie trzeba się przyjrzeć samemu ministrowi Ziobrze, który temu patronował, i jego bliskiej współpracownicy, a zarazem żonie, Patrycji Koteckiej. Trzeba przypomnieć, że w 2010 roku pani Kotecka kupiła mieszkanie
od dewelopera związanego z grupą Radius, z grupą spółek deweloperskich założonych przez miliardera Roberta Szustkowskiego, który zdobył fortunę dzięki współpracy z mafijnymi oligarchami Kremla, Andrzejem Skoczem i Lwem Kwietnojem. Tu dodam przy okazji, że niedawno po raz trzeci wygrałem w sądzie z panem Szustkowskim, który próbuje negować informacje na jego temat, które podaje i ciągle w sądach przegrywa. A pan Macierewicz nawet chyba w końcu nie postawił pana, znaczy nie pozwał pana za... Nie. Bo pan wprost mówi, że Antoni Macierewicz to jest ruski agent. No tak, no tu trudno mieć już jakiekolwiek wątpliwości. No człowiek niszczy polską armię, wyrzuca oficerów, którzy współpracowali z NATO, sabotuje zakup sprzętu dla armii, otacza się ludźmi związanymi z Kremlem, chociażby takimi jak wiceminister Bartosz Kownacki, który w 2012 roku pojechał do Rosji jako tak zwany obserwator pseudowyborów zorganizowanych przez Putina, czyli uwiarygadniał te wybory swoją obecnością, a po powrocie mówił, że niektóre rosyjskie procedury są bardziej demokratyczne niż w Polsce. Czy pana zdaniem nad Tomaszem Szmytem Zbigniew Ziobro osobiście, ze względu na swoje stanowisko, rzecz jasna, rozciągnął jakiś parasol ochronny? No, Ziobro jest odpowiedzialny za to, że tam był Piebiak, za to, że stworzono tę grupę hejterską. Ziobro jest człowiekiem, który stara się wszystkim, nad czym ma władzę, stara się rządzić żelazną ręką i mieć pełną kontrolę. Ziobro musiał wiedzieć, co tam się dzieje. Musiał wiedzieć, że tam są hejterzy, którzy niszczą niezależnych sędziów. Musiał wiedzieć, że to są ludzie stuprocentowo skrajnie antyzachodni, jak Szmyt i Piebiak. I najwyraźniej mu to nie przeszkadzało. Mhm. To teraz pytanie dotyczące terminu, w którym Szmyt uciekł lub zarządzona została jego ewakuacja z terenu naszego kraju. Bo na tym przede wszystkim skupiają się teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości, stawiając pytanie, że jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności akurat teraz, za rządów Tuska, udało się Szmytowi na Białoruś uciec. No ale wcześniej za rządów PiS Szmyt jeździł ciągle na wschód. I pisowskim służbom i władzom to w ogóle nie przeszkadzało. No ja przyznam, ja też się zdenerwowałem, kiedy się dowiedziałem o tym o tej ucieczce. Potem zacząłem badać okoliczności tej ucieczki. No i co tam udało się panu ustalić? Szmyt żył do niedawna, być może nadal żyje, z pewną przybyszką ze wschodu, panią o nazwisku zaczynającym się na K. Ona występuje w polskich rejestrach biznesowych jako Ołenaka, czyli pod ukraińskim nazwiskiem, ale według niektórych źródeł normalnie na co dzień mówi się do niej pani Jeleno, czyli używa się rosyjskiej wersji imienia. Prawdopodobnie to jest Rosjanka z ukraińskim obywatelstwem. I ona prowadziła działalność gospodarczą w Warszawie, miała salon piękności, zakład kosmetyczny. Ona w zeszłym roku, najpóźniej w zeszłym roku tę działalność zlikwidowała. Ona w grudniu sprzedała swoje mieszkanie, które miała w Grójcu, tuż po powstaniu nowego rządu. No ale nie da się tak z dnia na dzień sprzedać mieszkania, zazwyczaj to trwa trochę dłużej. Więc oni się musieli do tej ucieczki przygotowywać miesiącami. Kiedy pan Szmyt mówi, że teraz na Białorusi mówi, że uciekł, bo go ostrzeżono w ostatniej chwili i nikt mu nie przeszkadzał, jak przejeżdżał przez Terespol. On prawdopodobnie kłamie właśnie po to, żeby wzbudzić w nas nieufność do naszych służb. Jeżeli ta ucieczka była tak długo przygotowywana i tak dobrze się udała, to najwyraźniej mamy do czynienia z majstersztykiem rosyjskich służb. Bardzo się postarano, żeby on uciekł i zrobiono wszystko, żeby uśpić czujność naszych służb. No dobrze, ale czy widzi pan tutaj jakieś... Zapytam wprost, bo to też o to chodzi, żebyśmy rozmawiali w tej chwili już wprost na temat tych wszystkich spraw. Czy widzi pan tu jakieś niedociągnięcia czy zaniechania ze strony już nowych od 5 miesięcy zarządców polskich służb, o tak to nazwę, czy nie? Czy oni nie mieli wystarczających śladów i wystarczająco dużo czasu, żeby w ogóle móc tą sprawą się zająć? Oni, o ile wiadomo, oni się Szmytem zajmowali, chcieli go zatrzymać, chcieli go... Ale minister Siemoniak zaprzecza temu, oficjalnie przynajmniej.
No, jeżeli minister Siemoniak zaprzecza, to trzeba to potraktować poważnie. Minister Siemoniak, o ile wiem, jest osobą poważną. Natomiast z niektórych źródeł wiadomo, że na pewno ktoś się nim interesował. Jeśli nie nasze służby specjalne, to prokuratura, policja, także w związku z aferą hejterską, wyborcza podawała, że groziły mu zarzuty. Być może chodziło właśnie o aferę hejterską. I ja tutaj dodam, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o ocenę pracy naszych obecnych służb, musimy pamiętać, że PiS zrobił wszystko, żeby zniszczyć nasz kontrwywiad. Kontrwywiad wojskowy niszczył Macierewicz, a kontrwywiad cywilny, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, została drastycznie osłabiona przez władze pisowskie. Odbierano im pieniądze, wyrzucano oficerów, likwidowano oddziały terenowe, zmuszano oficerów ABW, żeby byli chłopcami na posyłki Policji Politycznej PiSu, czyli CBA. I teraz my te służby niestety po raz kolejny w naszej historii odbudowujemy. I te służby w tej chwili zwijają się jak w ukropie i nie wiedzą, w co ręce włożyć. Bo PiS zostawił Polskę wydaną na pastwę Rosjan, a te służby nie mają w tej chwili, robią wszystko, żeby odzyskać tę sprawność działania, która jest konieczna w obecnej sytuacji. Dlatego ja też jestem zły, że udało mu się uciec. Natomiast jest jeszcze, myślę, trochę za wcześnie, żeby pomstować na te nowe służby. Mhm. Myślę, że one potrzebują naszej solidarności. Przypomnę, że kiedy Hitler zagroził Anglii i Wielkiej Brytanii, to Churchill i inne angielskie władze wezwały cały naród do solidarności z kontrwywiadem. Wezwały naród do tego, żeby praktykował tak zwany kontrwywiad obywatelski. I w tym kontekście, panie redaktorze, zapytam pana o pewien rodzaj komunikacji kontrwywiadu, czy też Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ja wczoraj rozmawiałam z redaktorem Rzeczkowskim także na ten temat i on zwrócił uwagę, że ta komunikacja między wywiadem, rzecznikami wywiadu, no kimkolwiek, powinna się zmienić, dlatego że społeczeństwu wywiad, kontrwywiad kojarzy się z czymś niepokojącym, z czymś niebezpiecznym, że my w naszej takiej zbiorowej świadomości nie mamy przekonania, że, czy wiedzy nawet, że to są ludzie, którzy bronią naszego bezpieczeństwa tak naprawdę. I z reguły jest tak, co mogliśmy obserwować nie tylko przez lata Prawa i Sprawiedliwości, ale wcześniej także, że na przykład ABW nie była chętna do tego, żeby komunikować kwestie swoich działań i innych spraw. Ja wiem, że są rzeczy, o których nie wolno im powiedzieć. Natomiast czy tutaj widzi pan pole do jakiejś zmiany, że żyjemy w takim momencie, że ta relacja między służbami, rządem i społeczeństwem powinna wyglądać inaczej? To jest bardzo słuszna obserwacja. Absolutnie są rzeczy, o których nie można mówić, nie wolno mówić. Sprawa. Natomiast Polacy potrzebują informacji od rządu, od władz i od służb, które tutaj są, mają rolę też ekspercką. Trzeba ludziom uzmysłowić, że to, w czym żyjemy teraz, to w czym żyjemy już od co najmniej 8 lat, jeśli nie 9, to jest wojna. Że to jest wojna realizowana przez Rosję zgodnie z doktryną Gierasimowa, szefa sztabu rosyjskich służb zbrojnych, który w 2013 roku sformułował właśnie taką tezę, którą Rosjanie realizują. Powiedział, że bardzo dużo można osiągnąć metodami niekonwencjonalnymi, wprowadzając chaos, zamęt, panikę i zdziczenie w szeregach przeciwnika. I to jest to, co Rosjanie próbują robić, kiedy podpalają obiekty i szerzą modę na podpalanie obiektów, prawda? To się wzięło stąd, że tak jak widzieliśmy podczas arabskiej wiosny i podczas Majdanu w Ukrainie, idee demokratyczne, idee wolności, idee zachodnie
one się spontanicznie szerzą. I szerzyły się także w Rosji, w Ukrainie, co Kreml uznał za zagrożenie. Oni wmawiają swoim poddanym, że te idee nie szerzą się spontanicznie, tylko źli agenci Zachodu szerzą te zgniłe idee wolności i demokracji. I dlatego Kreml, żeby dać odpór, musi szerzyć ideę tyranii, przemocy albo anarchii w naszych krajach. No i to jest właśnie to, co teraz Kreml robi. I bardzo ludzie potrzebują informacji, bo wielu ludzi ciągle tego nie wie. Że jak ktoś do ciebie przychodzi i mówi, idą ciapaci, żeby cię pobić, zgwałcić ci żonę, to to nie jest jakiś uczciwy człowiek, który cię ostrzega przed niebezpieczeństwem. I to nie jest nawet polski nacjonalista, faszysta. No prawdopodobnie to jest polski nacjonalista, faszysta, ale to dopiero w drugiej kolejności. W pierwszej kolejności, kiedy słyszymy coś takiego, mamy myśleć, to jest Rosja. Kiedy ktoś przychodzi i nam mówi, że idą homoseksualiści zdeprobować nasze dzieci, to to jest głos Rosji. Kiedy ktoś, kiedy nagle szerzą się dziwne pożary czy inne zjawiska dezorganizujące nasze życie w takim zagęszczeniu, że trudno to uznać za przypadek, to Rosja jest pierwszym podejrzanym. My lubimy odwoływać się do naszych doświadczeń z czasów spokojniejszych, prawda? Mówimy sobie, kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, światem rządzą złodziejstwo i głupota i tak dalej. Musimy jakby nasz obraz świata trochę zmienić. W tej chwili zawsze pierwszym podejrzanym w takich przypadkach powinna być Rosja i zamiast mówić sobie, kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, powinniśmy mówić sobie, kiedy nie wiadomo o co chodzi, to prawdopodobnie chodzi o ruble. Płatni zdrajcy, pachołki Rosji, tak cytując poniekąd, czy parafrazując Leszka Moczulskiego ostatnio z trybuny sejmowej w stronę pisowców, powiedział premier Donald Tusk. Bardzo to było mocne wystąpienie. Mam wrażenie, jak to mawia młodzież, że szef rządu już jeńców nie bierze. Czy on wykorzystuje, on, mam na myśli premiera Donalda Tuska, tę sytuację także do kampanii europejskiej, pana zdaniem? Czy rzeczywiście posiadł już tak silne informacje, że stwierdził, że dość, że Wersal się skończył, jeżeli chodzi o te kwestie związane z rosyjską agenturą, jeżeli chodzi o polskich polityków? No, mówiono zawsze, że Donald Tusk nie lubi, podobnie jak wielu Polaków, nie lubi tematów wywiadowczych i kontrwywiadowczych. O ile wiem, to się w ostatnich latach zmieniło, a na pewno w ostatnich miesiącach. Wiem, że Donald Tusk jest w ciągłym kontakcie z ekspertami i służbami specjalnymi i to jest bardzo, bardzo dobre. On mówi szczerze i mówi na podstawie drobiazgowo sprawdzonej wiedzy. Niestety tak jest. Niestety PiS to są płatni zdrajcy, pachołki Rosji, a na pewno kierownictwo PiS. A to, że ten temat pojawia się w kampanii europejskiej, to bardzo dobrze, bo ta kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego jest częścią wojny z Rosją. My musimy dać odpór agentom Putina, którzy chcą wejść do Parlamentu Europejskiego, żeby Europę niszczyć od środka. No dobrze, tylko teraz oczywiście pojawia się pytanie, panie redaktorze, o reakcję Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, znaczy tam nawiązał przecież Donald Tusk do jego spotkań na początku lat 90. z jednym z agentów KGB, po czym wyszedł Jarosław Kaczyński i powiedział, że to jest prehistoria, że to już dawno zostało omówione, wyjaśnione, że chodziło o umówienie spotkania Lechowi Wałęsie i że to była osoba znacznie wyżej postawiona niż agent. Jak my to dziś mamy rozumieć i czy rzeczywiście, tak jak Donald Tusk zasugerował, warto jest wracać do tej historii, bo to jest historia, która ma ponad 30 lat. Tak, to jest historia, od której zaczęła się wielka kariera polityczna Jarosława Kaczyńskiego. A on, to jest bardzo ciekawe właśnie, że on powiedział, że to nie był zwykły agent, tylko ktoś znacznie wyżej. Mhm. Czyli Jarosław Kaczyński nam mówi, tak, ja się spotykam z ludźmi Kremla, ale tylko z tymi z najwyższych. Ale żeby Wałęsę umówić. Tylko, że te spotkania trwały półtora roku, o ile się półtora roku, tak. Żeby umówić jedną wizytę Lecha Wałęsy w Moskwie, mówi nam Kaczyński, on się spotykał z agentem KGB przez kilkanaście miesięcy, również po tej wizycie. Mhm. Przychodził do jego prywatnego mieszkania, pił z nim alkohol i wymieniał się najważniejszymi informacjami. Wiemy to od samego Jarosława Kaczyńskiego, bo tak wygląda wersja, którą sam przedstawił w książce wydanej w 2016 roku.
Jakby oczywiste jest to też, że Kaczyński no, wiedział, że Anatolij Wasin, jego rozmówca, jest z KGB, no bo mówi, że to był człowiek, którego bał się w ambasadzie nawet ambasador sowiecki. To, że Wasin był z KGB, że był wytrawnym wywiadowcą KGB, wiemy ze źródeł skandynawskich też, bo Wasin działał w Finlandii, gdzie specjalizował się w wyszukiwaniu młodych wówczas drugoplanowych, ale ambitnych i inteligentnych polityków, którzy mogli zrobić wielką karierę w swoich krajach. On uczestniczył w zwerbowaniu fińskiego polityka o nazwisku Esko Aho, który później został ministrem spraw zagranicznych Finlandii, potem premierem, a w 2016 roku trafił na ciepłą posadkę w rosyjskim Sberbanku, działającym pod skrzydłami Siergieja Iwanowa, kremlowskiego dygnitarza, który wcześniej współpracował z Wasinem w KGB, razem z nim werbował pana Aho w Finlandii. Więc te sieci wpływu, które tworzył Wasin, przetrwały dziesięciolecia. I po tych swoich spotkaniach z Wasinem Kaczyński zaczął być obsypywany pieniędzmi przez komunistów. Zaczął dostawać pieniądze od komunistycznego finansisty Janusza Kwanta, pisanego przez Q, tutaj dodam, gdyby ktoś chciał sobie go wygooglować, z Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, zaczął dostawać pieniądze od dwóch pułkowników wywiadu wojskowego PRL, Jerzego Zenona Klameckiego i Jerzego Klęby, którzy kontrolowali Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czyli taką studnię pieniędzy niemal bez dna. Dzięki tym pieniądzom Kaczyński wykupił cenne nieruchomości w środku Srebrna Warszawy. Tak, tak. Mhm. Przede wszystkim te przy Nowogrodzkiej, tak. I najpierw te przy Nowogrodzkiej, mhm. I przy Alejach Jerozolimskich. Dzięki czemu przez następne 30 lat miał pieniądze na prowadzenie działalności politycznej, na to, żeby uzależniać od siebie tymi pieniędzmi różnych polityków. I szczególnie interesujące jest to, że Kaczyński zdecydował się przychodzić do prywatnego mieszkania kagiebisty. Musiał wiedzieć, że tam będzie filmowany, nagrywany, że sam daje Rosjanom na siebie tak zwane haki, materiały kompromitujące. No bo gdyby w latach 90. wypłynął film, na którym Kaczyński pije wódkę z rosyjskim szpiegiem, byłby zniszczony. A jednak on uznał, że gra jest warta świeczki, że warto dać Rosjanom taki posag, taką gwarancję, żeby wiedzieli, że na Kaczyńskiego mogą liczyć, że nawet jak będzie biegał i krzyczał jakieś pozornie antyrosyjskie hasła, to on Rosjan nie zdradzi. No dobrze, ale Jarosław Kaczyński dzisiaj przekonuje, że to jest prehistoria, że wszystko już zostało w tej sprawie wyjaśnione, że powracanie do tej historii, co uczynił premier, jest no, nieuczciwe. A jednak od tej prehistorii zaczyna się jego wielka kariera, bez której Jarosława Kaczyńskiego dziś nie było. I on twierdzi też, że Andrzej Milczanowski, odpowiedzialny za służby specjalne i za kontrwywiad wówczas, polityk demokratyczny, który został szefem służb, wiedział o tych spotkaniach, że Kaczyński mu się z tego wyspowiadał. Tymczasem Andrzej Milczanowski kategorycznie temu zaprzecza. Mówi, że Kaczyński nigdy o niczym takim mu nie powiedział. Nigdy się z niczym takim nie zdradził. Dobrze, panie redaktorze, i teraz niestety już powolutku zmierzając do końca, ja muszę zadać panu jedno pytanie, które przewija się tutaj właściwie przez cały program. Ludzie zaczynają się zastanawiać, no i co w związku z tym wszystkim, o czym my mówimy? To znaczy, są pewne rzeczy udowodnione, a jeżeli nie udowodnione, to są daleko idące podejrzenia, które pozwalają prawdopodobnie na wszczęcie rozmaitych postępowań wobec bardzo konkretnych osób. To wszystko się nie działo przez ostatnie lata, nie dzieje się w dalszym ciągu i ludzie tutaj proszą, proszę pani redaktor zapytać, jak to jest, że ci wszyscy przestępcy chodzą po salonach. To znaczy, czego dziś jako społeczeństwo powinniśmy oczekiwać w kontekście tego wszystkiego, o czym dziś rozmawialiśmy. No bo jak rozumiem, nazwanie problemu to jest jedno, ale do jego rozwiązania chyba mamy jeszcze bardzo daleką drogę. Więc jeśli chodzi o kwestie prawne, to trzeba stawiać przed sądem tam, gdzie pozwala na to prawo. I tutaj prokuratura powinna się zainteresować mieszkaniem pana Ziobry, pałacem, który Glapiński dostał od spółki powiązanej z Rosją. Bo w tych sprawach, jeżeli dobrze rozumiem, polskie prawo ciągle nie ma przedawnienia.
tam, gdzie można się zasłaniać przedawnieniem, no tak jak właściwie Kaczyński się trochę zasłania przedawnieniem, kiedy nam mówi to prehistoria sprzed 30 lat, to on troszkę też tak mówi prokuratorom i prawnikom, mówi, no nawet jeśli zdradziłem, to co mi zrobicie, prawda, to już się przedawniło. Tam, gdzie nie można zastosować prawa, trzeba zastosować ostracyzm. A do tego jest nam potrzebna prawdopodobnie komisja do spraw... Czyli pan jest zwolennikiem jej powołania. Tak, tak. Tylko w innej formule. Tak, byle tylko działała zgodnie z prawem. Ale no nie bo... sejmowo, nie politycznie, ekspercko. Tak, to powinna być komisja ekspercka. Tak jak mówi premier. Tak, to powinna być komisja ekspercka, która by... prześwietliła i nagłośniła związki polityków antyzachodnich z Rosją. To powinno być, tak jak tutaj słusznie pani powiedziała, nowa polityka informacyjna ze strony służb. Ogólnie nasza polityka informacyjna powinna zostać przemyślana. Nasz rząd powinien sobie poważnie porozmawiać z przedstawicielami tych wielkich korporacji cyfrowych, które kontrolują media społecznościowe. Bo to nie jest tak, że jesteśmy wobec nich zupełnie bezradni. Oni powinni się dowiedzieć, że jeżeli oni będą faworyzować antyzachodnią propagandę w polskich mediach społecznościowych, jeśli oni nie będą zwalczać antyzachodniej dezinformacji, także tej pisowskiej, to państwo polskie zacznie im utrudniać działalność. Bo oni niestety, to nie jest jakiś tam sobie neutralny politycznie biznes, który można zostawić na boku. To nie jest, oni nie prowadzą sklepu z warzywami. Oni bardzo mocno wpływają na naszą rzeczywistość. Wielu ludzi ma prane mózgi, ponieważ są poddani dzięki mediom społecznościowym antyzachodniej, przeważnie rosyjskiej propagandzie. Ulegają na przykład takim pokusom, jak te właśnie wyzwania, podpal coś w swoim otoczeniu, o których mówił szef BBN. Panie redaktorze, wracając jeszcze do tej komisji eksperckiej, bo to jest bardzo żywy temat, który budzi dyskusję nawet w koalicji. Zresztą wczoraj marszałek Szymon Hołownia powiedział, że on nie uważa, żeby to powinni politycy się tym zajmować i komisja sejmowa. I mówił to już po tym, jak premier powiedział, że to nie będzie w Sejmie i że tam nie będą zasiadać politycy. Więc tam widać, że też w rządzie się trochę kotłuje ze strony trzeciej drogi akurat w tym kontekście. Więc wracając, premier już zapowiedział, że to będzie komisja składająca się z ekspertów. Mało tego, obrad, której z oczywistych względów nie będziemy mogli oglądać, to będzie za zamkniętymi drzwiami, no bo tematy, które będą tam poruszane, prawdopodobnie światła dziennego ujrzeć nie będą mogły, mówię o szerokiej opinii publicznej. Natomiast zapytam pana wprost. Kto powinien w składzie takiej komisji się znaleźć? No bo ekspert to jest bardzo szerokie pojęcie. Znaczy, widzi pan jakichś kandydatów, jakieś konkretne osoby, które by były dobre do wyjaśniania takiej sprawy? Tutaj jedna z widzek napisała, że pan powinien być przewodniczącym, ale to... Bardzo mi miło, dziękuję. No, ja na pewno chętnie wystąpię jako świadek. Jest wiele tematów, na temat których mógłbym zeznawać. Wie pan, o co pytam? Co znaczy ekspert? Bo każdy będzie podważany prawdopodobnie. Ale mamy tak, mamy wybitnych, znakomitych oficerów, którzy odeszli ze służb specjalnych, takich jak generał Pytel, generał Nosek. Mamy dziennikarzy, myślę tu o Grzegorzu Rzeczkowskim, który bardzo dużo zdziałał, jeśli chodzi o taką systematyczną analizę tych rosyjskich powiązań PiS i nie tylko PiS. Na pewno też w tej komisji powinien się znaleźć ktoś, kto ma doświadczenie w analizie powiązań biznesowych. I ponieważ Rosjanie w Polsce bardzo dużo robią za pośrednictwem firm, które często pozornie nie mają nic wspólnego z Rosją, to trzeba dopiero pogrzebać w życiorysach założycieli, bo w samym Krajowym Rejestrze Sądowym tych powiązań nie widać. Redaktor Tomasz Piątek. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za dziś. Nasze nie pierwsze i mam nadzieję nie ostatnie spotkanie. Obawiam się, że najbliższe tygodnie i miesiące będą nam dostarczać wielu tematów, które pozwolą na kolejne bardzo ciekawe spotkania. Dziękuję. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo. Redaktor Tomasz Piątek. I tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo oczywiście państwu dziękujemy za liczną obecność. Wszelkie słowa uznania dla pana redaktora zaraz już poza anteną przekażę. Obiecuję.